Witam Was serdecznie, z tej strony Krystian Spider. Jesteśmy dzisiaj w wieżowcu na ulicy Orbitalna 45 i tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, przejedziemy się oryginalną windą o nazwie marki Windpol. Choć co prawda jeszcze na dodatku w ostatnimi czasy, mniej więcej wczoraj, dowiedziałem się, że będzie prawdopodobnie w większości niektórych wind będą właśnie wymieniane napędy wind, takich dźwigowych. Będą prawdopodobnie możliwe, że wymieniane będą na ulicy Poczdamska 4, 5. Jeszcze na dodatku będzie wymiana na ulicy Orbitalna 29, 57. A w tym roku również prawdopodobnie, o ile dobrze pamiętam, to jeszcze prawdopodobnie będzie też Gwieścista 5. Wieżowcu na ulicy Gwieścista 5 też będzie wymiana dźwigów, tych napędów. Prawdopodobnie podejrzewam, że będzie towarowa, tak jak 2 lata temu. Podejrzewam, że w marcu winda jeszcze, na początku marca jeszcze winda ta jeździła. Mamy windę, zaraz to odpowiem. Dobry. Jedziemy na 10, wcisnęliśmy już 10, no i jedziemy na 10 piętro. Tutaj mamy rok 2005. Pozdrawiam wszystkich. Tutaj mamy przedział towarowy jeszcze obecnie, ale już w niektórych wieżowcach już może tego nie być. I możliwe, że jeszcze podejrzewam, że może to nastąpić nawet na ulicy Gustawa Morcinka 4, tak jak patrzę na naklejkę Urzędu Dozoru Technicznego, to z roku 2020 termin następnego badania z tej naklejki wynika, że ma w kwietniu, więc możliwe, że też może być wymiana napędu dźwigu osobowego, więc mając na myśli kabinę. Mgła taka, że nie ma szansy zobaczyć stąd żadnych widoczek przez to. Trzeba by tu następnym razem może najlepiej nagrać tak o odpowiedniej porze najlepiej. Bo jest taka mgła, że tylko słońce widać, a tak to mgła jest tak pokryta, że nic nie widać. No dobrze, to schodzimy. A jeżeli chodzi o te informacje, o których mówiłem przed chwilą, to też możliwe, że będą te wymiany, które są takie windy na Poczdamska 4, które kiedyś nagrywałem, noszą nazwę marki Techlift, więc prawdopodobnie podejrzewam, o ile dobrze czytałem na stronie MyGłogów, to wynika z tego, że też będzie wymiana, więc musimy bacznie obserwować w związku z tym, żeby jeszcze złapać osiedlów te oryginały. Jeszcze na Poczdamskiej 5 i możliwe, że jeszcze na dodatku 5A też będzie wymiana już i będzie unowocześnienie, podejrzewam, windy. Tak jak już w tym przypadku, jak już o tym mowa, o unowocześnieniu, już właśnie w remoncie, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, jest już w remoncie winda osobowa na ulicy Gustawa Morcinka 10, bo winda towarowa już przeszła wymianę i jest już bardzo duża, nosi nazwę Lift Tech, tak jak zresztą mamy jeszcze dwie takie, jedną taką windę na Gwieścistej 3, kolejną jeszcze mamy 42 i 46. Ale to są już oczywiście klatki. No dobrze, to pojechała winda, to... A więc w związku z tym musimy się bardzo dobrze przygotować na to, aby nagrać zręb osiedlowy. Jeżeli jeszcze będzie zręb osiedlowy, to na Daszyńskiego 5 to będzie trzeba koniecznie nagrać.
Widać jest bardzo nisko jeszcze, ale za chwilę przejedzie na górę. Jest. Siadamy do windy i jedziemy na parter. Drzwi się zamykają i jedziemy. 9 piętro, już jest 8, a teraz mamy 7. Musisz operować. Tak, ja muszę swoje operować. Zastanawiałam się, czy w kościele jeszcze są choinki, czy już nie? Nie, już nie ma. No drugiego było na co tydzień. No, ja mówię, Jurek, no jak to? Byliśmy w kościele i... Były ja mówię, jeszcze wtedy. No to jeszcze były, tak. Nie? Ja mówię, to chyba dzisiaj będziemy choinki rozbierać. Bo skąd ja mam wiedzieć, no, nie, za to, kiedy jest. W poniedziałek chyba rozbierali. A ile to z tym wychodzić w kompanii na... Dwa razy do roku mam. Dwa razy, no. No dobrze, to już mamy wszystko z tego, co nagraliśmy. Może pójdźmy trochę u piętra wyżej, albo na pierwsze piętro pójdziemy, a wtedy przynajmniej sytuacja się trochę uspokoi. A więc jak już mamy już nagraną z REM windę Windpol, to już udało się nagrać Windpol z roku 2005. A więc tak jak przed chwilą powiedziałem, będzie trzeba koniecznie jeszcze wrócić do tych bloków, które jeszcze obecnie są. A i jeszcze jedna informacja, że też wymiany wind będzie również na ulicy Armii Krajowej 2 i Armii Krajowej 8. To więc też szykuje się. W tym roku szykuje się wielka rewolucja. Dobrze. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, ale jeszcze oczywiście te szczegóły napiszę na stronie YouTube, na swoim kanale i Państwo widzowie będą oczywiście o tym wiedzieli. Dobrze. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.